Kolejny raz pojawia się problem z finansowaniem komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. GZM przygotowała gminom wyliczenia, z których wynika, że w przyszłym roku na utrzymanie komunikacji miasta i gminy będą musiały wydać prawie 1 100 000 000 zł. W środę podczas zgromadzenia GZM prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nie zgodzili się na nowe stawki, dlatego temat wróci po wakacjach. Paweł Jędrusik. Prezydenci przede wszystkim dużych miast argumentują, że w porównaniu do ubiegłego roku kwoty na utrzymanie komunikacji wzrosły drastycznie. Przykładowo w przypadku Bytomia było 48 milionów złotych, teraz 74 miliony złotych. Nie ma mowy już o żadnych oszczędnościach. Nie da się już gumy bardziej naciągnąć, powiem to tak bardzo kolokwialnie. Nie widzę możliwości przy zachowaniu takich proporcji na utworzenie przyszłorocznego budżetu, realnego budżetu, więc jeśli nie dojdzie do zmian w tym systemie, to kwestia utraty płynności, myślę, jest już w zasięgu wzroku. W podobnej sytuacji jest Sosnowiec. Musiałby zapłacić prawie 50 milionów złotych więcej niż w tym roku. Jednak podczas zgromadzenia GZM prezydenci miast w dużej mierze wstrzymali się od głosu i uchwała z nowymi stawkami nie została przyjęta. Uważam, że tak szybkie przyjmowanie stawek, jakie będziemy musieli płacić w tak niepewnej sytuacji rynkowej, którą mamy, no nie jest dobrym rozwiązaniem. Ono wynika z uwarunkowań ustawowych, które nam to narzucają, ale w ustawie nie jest zapisane, że trzeba głosować za. Dlatego uważam, że przesunięcie tego terminu do momentu, w którym będziemy znali stawki za energię elektryczną, za gaz, za paliwa, które będą obowiązywały, inflację, którą będziemy znali, bo z każdym dniem ta wiedza będzie bardziej dokładna. Dopiero wtedy można podejmować takie decyzje. Miasta i gminy nie chcą płacić więcej na komunikację, ale skądś pieniądze na kursowanie tramwajów, autobusów czy trolejbusów trzeba wziąć. Podczas dyskusji padła więc propozycja, żeby podnieść ceny biletów albo zlikwidować nocne kursy autobusów. Z tymi gminami będziemy rozmawiać, aby próbować ograniczać pracę przewozową w taki sposób, aby dostosować ją do możliwości finansowych poszczególnych gmin. Te działania, które zostały już podjęte, to są przede wszystkim na przykład zmiana taboru na mniejszy. Po analizie napełnień takich kilkadziesiąt wniosków zostało wykonanych. Część gmin wskazywała na konieczność ograniczeń i to też się działo. Oszczędności były związane również z wprowadzeniem metrolinii po stronie gmin, czyli wprowadzenie metrolinii powodowało reorganizację siatki połączeń. Uchwała na razie nie została przegłosowana, a czasu na zapewnienie finansowania komunikacji jest coraz mniej. Jedno jest pewne, mniej niż poprzednio miasta na pewno nie zapłacą, a to oznacza, że muszą już zacząć szukać dodatkowych pieniędzy w swoich budżetach.